Ponad 30 osób zrzekło się spadku. Długi księdza przejęła gmina. Szadek w Łódzkiem zajmie się należnościami zmarłego proboszcza tamtejszej parafii. Duchowny przez lata zaciągał kredyty w bankach na ponad 400 tysięcy złotych. Na szczęście samorząd zapłaci tylko kwotę odpowiadającą wartości majątku księdza. Mieszkanie duchownego w Zduńskiej Woli wyceniono na 135 tysięcy złotych. Jednak jeśli zostanie sprzedane taniej, brakującą kwotę trzeba będzie dopłacić z kieszeni mieszkańców. W tej chwili gmina wystąpiła o nową wycenę tego mieszkania, bo w naszej ocenie 135 tysięcy ta pierwsza wycena była jakby za duża, patrząc na realia na rynku. Taka sytuacja może być kłopotem dla gminy liczącej zaledwie 7 tysięcy mieszkańców. Duże obciążenie pod tym kątem, że w momencie do wysokości, na którą my odpowiadamy, a wynika to z wyceny rzeczoznawcy mieszkania, każdy, jak będzie już prawomocne to postanowienie i ta wycena, każdy z wierzycieli może wejść na konto bieżące gminy. No i co wtedy stanie się? No i wtedy będzie każdy ściągnął swoje roszczenia. One są do wysokości oczywiście tej wyceny, która jest. Dla nas o tyle, że wejście na bieżące konto gminy utrudnia pracę gminy, tak? Mieszkańcy Szadku o zmarłym proboszczu źle mówić nie chcą, ale obowiązek spłaty długów księdza nie mieści im się w głowie. Jaką opinią się cieszył wśród mieszkańców? Tu ten, co je w dobrą. Dobrą opinią, chwalą go. Ten, który zmarł, który został... Zmarł, to ja nie będę nic mówić. Bardzo dobrą. Nie ma mu nic do zarzucenia. Tak? Takich więcej trzeba. Gość na miejscu. Na miejscu? Nie odmówił nikomu niczego. No ale długów narobił. No to jest inna sprawa. Każdy błądzi. Przed Bogiem każdy postawi siebie, przed Stwórcą, tak? Mhm. Czy źle zrobił, czy dobrze zrobił. Po prostu nie należy do mnie, żeby kogoś oceniać. Gmina nie narobiła tego długu, tylko narobił proboszcz. A proboszcz był związany z ludźmi szatkowskimi, którzy oni go doprowadzili do tego bagna i niech oni spłacają. Jak znam życie, to tak będzie. Że to raczej ludzie dają na to, żeby Kościół miał pieniądze. Kto powinien ten spadek spłacić? No na pewno nie mieszkańcy. Kto z tego korzystał, niech płaci. Pewnie. Obecny proboszcz parafii Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny i Świętego Jakuba Apostoła w Szatku odmówił nam komentarzy w tej sprawie.